Witajcie, moi drodzy. Gdy pierwszy raz usłyszałem o tej sprawie, do głowy od razu przyszło mi skojarzenie z filmem Droga bez powrotu. Z pewnością kojarzycie ten film, w którym bohaterowie wybierają złą trasę i po przejechaniu kilku kilometrów opony w ich pojeździe zostają w tajemniczy sposób przebite. Albo co gorsza, samochód zostaje w jakiś sposób uszkodzony. Okazuje się, że wydarzenia, o których opowiem, mogłyby być pierwowzorem tego filmu. Ernesto Piccioni na drodze w pobliżu swojego domu rozsypywał gwoździe. Następnie siadał wygodnie przed swoim domem i czekał, niczym pająk, na swoją ofiarę. Gdy wreszcie mucha wpadła do sieci, jak przystało na dobrego obywatela, wychodził i oferował pomoc. Ludzie, którzy mu zaufali, oczywiście wierzyli, że człowiek ten miał dobre intencje. Jednak po przekroczeniu progu jego domu już nigdy nie wychodzili stamtąd o własnych siłach. Jeśli tym wstępem udało mi się Was zaciekawić, zapraszam Was do wysłuchania tej historii. Jest upalny lipcowy dzień. Trasa jest dość płaska, a na ulicach nie ma prawie żywego ducha. Jakże mogłoby być inaczej w zniszczonych długotrwałymi walkami Włoszech, gdzie nieliczne samochody są zarezerwowane jedynie dla najbogatszych, a wojsko ma przecież ważniejsze rzeczy do roboty. W 1944 roku, w ostatnich tragicznych dniach II wojny światowej, prawnik Pietro Monni nie miał ani czasu, ani ochoty na romantyczne wycieczki ulicami Rzymu, ani zresztą żadnego innego miasta. Ponieważ miał tego dnia ważne sprawy do załatwienia i musiał jechać rowerem do wioski Ponterotto, położonej kilometry od Neroli, niedaleko Rzymu. I mimo, że do celu pozostało mu jeszcze sporo kilometrów, jazda była całkiem przyjemna i nie miał zamiaru się spieszyć. Chciałoby się powiedzieć nawet, że bardzo przyjemna, gdyby nie było tam również pewnego małego gwoździa, pozostawionego prawdopodobnie przez jakiś przejeżdżający wóz. Gwoździa, który nagle przebija oponę. Cholera! Przebicie opony w szczerym polu, gdzie zazwyczaj nikt nie może ci pomóc, to szczyt pecha. Na szczęście jednak stoi przed nim dom rolnika. Miejmy nadzieję, że ma coś, czym można naprawić przebitą oponę. Farmer, którego wkrótce poznamy bliżej, mieszka dokładnie przy odcinku drogi, na którym prawnik ma przebitą oponę w swoim jedynym środku lokomocji. I co ważne, jest bardzo chętny do pomocy. Nazywa się Ernesto Piccioni. Urodził się w Ascrea w rejonie Rieti w 1906 roku, ale wkrótce przeniósł się do Neroli, do dwupiętrowego domu wraz z żoną Filomeną Lucarelli, starszą matką, synem Angelo i trzema córkami, Karoliną, Valerią i Gabriellą. Budżet rodziny jest, co tu dużo mówić, w opłakanym stanie, ponieważ działalność Piccioniego, rolnika lub samozwańczego sprzedawcy ślimaków, który także nierzadko posuwa się do kradzieży, nie pozwala na przeżycie 7 osobom. A już na pewno nie pozwala także na codzienne, długie pobyty mężczyzny w karczmach w wiosce, gdzie pomiędzy jedną talią kart a drugą lubi wznieść toast, pijąc litry dobrego, czerwonego wina. Pozwolił mu jednak regularnie opłacać wydatki partyjne, co wynika z jego karty członkowskiej, którą Carabinieri
wręczają po aresztowaniu. Ponieważ szlachetny Ernesto jest gorącym komunistą i zastępcą sekretarza miejscowej sekcji włoskiej partii komunistycznej. Szybko znany jest w Neroli jako narwaniec, ponieważ wymachuje bronią podczas kłótni i mało tego, jest nazywany brutta faccia, czyli brzydka twarz. Jest uważany przez policję za bardziej niebezpiecznego niż wielu innych, ale na ten moment nie stanowi zagrożenia. To trudny czas dla wszystkich i jest wiele przestępstw. Jednak wraz z przybyciem rodziny Piccionich, kradzież zwierząt hodowlanych, narzędzi i środków transportu, zwłaszcza rowerów, znacznie wzrosła. Jako pierwszy zauważa to Evaristo Acquistucci, szef lokalnej policji. Jednak nie podejmuje żadnych działań. Ernesto jest kłótliwym i brutalnym człowiekiem. W 1946 roku prawowity właściciel gospodarstwa wraca do swojego domu. Odkrywa, że jest zajęty przez rodzinę Piccionich i że wiele rzeczy z posiadłości zniknęło. Kiedy chce eksmitować rodzinę, zostaje uderzony kamieniem w głowę. Za ten czyn Ernesto trafia za kratki na 4 miesiące. Jednak wtedy członkostwo w partii komunistycznej opłaciło się. Zwolniono go prawdopodobnie za wstawiennictwem niektórych członków partii. Kiedy wraca na farmę, okazuje się, że jego rodzina nadal tam mieszka, a właściciel wyjechał. Jako zagorzały antyhitlerowiec chwali się, że wysłał na tamten świat 2 niemieckich żołnierzy uciekających z włoskiej ziemi. A pod nieobecność uciekających nazistów czy przejeżdżających rowerzystów wysyła do psiego raju każdego zwierzaka, który odważy się przejść po jego polach, które, jak już wiemy, wcale nie są jego. Ernesto cały czas zastanawia się, jak polepszyć jakoś sytuację rodziny. Jednak jako człowiek, który nie lubi ciężkiej pracy, chce to zrobić w taki sposób, aby jak najmniej się przy tym napracować. Kilowi łopata czy motyka niewiele dają. Marnuje się dużo energii, którą można by spożytkować w jakiś inny sposób. Być może wtedy właśnie dostrzegł pająka, który tka swoją sieć, a następnie leniwie czeka, żeby się najeść. Wkrótce wpada na genialny pomysł i postanawia sam po raz pierwszy zastawić sidła. Rozsypuje na drodze garść gwoździ, zarówno prostych, jak i wygiętych, tak aby łatwiej było przebić oponę, a następnie oddala się do swojego domu i spokojnie czeka. I właśnie w taki sposób Pietro Monni nigdy nie dociera do wioski Ponterotto. Mężczyzna udaje się pod jedyny dom, który widzi w okolicy. Dziękuję Bogu za niespodziewane szczęście, a następnie prosi Ernesto o pomoc. Z drugiej strony okazuje się, że mężczyzna tylko czekał na taki krok. Oferuje przybyszowi obiad, a nawet zaimprowizowane łóżko, w którym ten spędza noc, czekając na kontynuowanie podróży po naprawieniu przebitej opony. Ale biedny rowerzysta nie ma czasu ani szansy wyjechać do Ponterotto, ponieważ w nocy Piccioni bierze do ręki swoją dubeltówkę i ponieważ nie ma psów, do których mógłby celować, bezlitośnie zabija swoją pierwszą ofiarę. Pozbawia ją wszystkiego, co posiada, a ciało zakopuje w ogrodzie naprzeciwko, w dole wykopanym przez jego syna Angelo, zastraszonego, że jeśli nie wykona tego polecenia, skończy tak samo jak rowerzysta. Później, gdy zostanie już aresztowany,
Picchioni próbuje nadać morderstwu prawnika znaczenie polityczne, twierdząc, że czyn ten miał miejsce podczas burzliwej dyskusji, w której jego chwilowy gość wykrzykiwał, że wszyscy komuniści mają być potępieni i powinni zakończyć swoje dni w więzieniu. Oczywiście on, jako zagorzały komunista, nie mógł znieść takiej herezji. Wziął swoją dubeltówkę, którą trzymał na wszelki wypadek zawsze w zasięgu ręki i oczywiście przez zupełny przypadek wyeliminował niebezpiecznego wywrotowca. Jako że było to przestępstwo o podłożu politycznym, twierdzi, że wrzucił do rowu 750 lirów, znalezionych, znów przypadkiem, w kieszeni swojej pierwszej oficjalnej ofiary. W piękny majowy dzień 1947 roku Alessandro Daddi, pracownik Ministerstwa Obrony, jedzie na rowerze z małym dwubiegowym czterosuwowym silnikiem zwanym Cucciolo. Prawdziwa nowość jak na tamte czasy i obiekt pożądania nawet dla takiego obiboka jak Picchioni. Daddi wyruszył ze swojego domu przy Via Emanuele Filiberto w Rzymie i licząc na pomoc swojego nowoczesnego silnika, sądził, że bez większego wysiłku dotrze do swojej matki w Contigliano. Nie liczył jednak na to, że w pobliżu śmiertelnie niebezpiecznego 47 kilometra drogi Via Salaria pułapka została zastawiona po raz kolejny. Ernesto Picchioni, jak zwykle pozbawiony pieniędzy, ponownie rozrzuca gwoździe na trasie. W końcu jest rolnikiem, więc rozrzuca je jak nasiona na polu pszenicy. Zgodnie z dobrze sprawdzonym schematem, niczego nie podejrzewający Daddi przebija opony w pojeździe, tuż pod domem Picchioniego. Z tego powodu jest zmuszony przełożyć planowaną wizytę u matki na inny termin. Zdając sobie sprawę z tego, że jest na odludziu, niemal krzyczy z radości, widząc, że kilka metrów dalej jest dom, który, co istotne, wydaje się być zamieszkany, a na progu stoi dobry człowiek, który z pewnością nie odmówi mu pomocy, aby naprawić opony i wznowić podróż. Kazał temu drugiemu pechowemu rowerzyście poczekać. Tymczasem on udał się do domu po uszczelnienie. Podczas gdy Daddi pochylał się nad przebitą oponą, Picchioni uderzył go w głowę żelazną pałką. Mężczyzna przewrócił się i upadł na kolana. Krzyki bólu i błagania, by go wypuścił, najwyraźniej nie robiły na Ernesto żadnego wrażenia, bo chwilę później postanowił dobić go za pomocą noża i poderżnął mu gardło. W tym momencie dostrzegł, że jego żona widziała wszystko z uchylonych drzwi. — Słuchaj, jeśli komuś powiesz, zabiję ciebie i całą rodzinę, jasne? Kobieta nie miała wyjścia i dla bezpieczeństwa swojego i dzieci zachowała to, co widziała dla siebie. Następnego ranka po niespodziewanym gościu nie było śladu, a w ogrodzie warzywnym można było dostrzec jedynie świeżo zruszaną ziemię, tak jak poprzednim razem, gdy usłyszano dwa strzały. Naturalnie rodzina Daddiego, nie widząc jego przybycia i nie mając żadnych wiadomości, zwróciła się do Komendy Głównej Policji w Rzymie z prośbą o wszczęcie śledztwa i w ten sposób wysunięto kilka hipotez dotyczących przyczyn jego zniknięcia. Ale jak można było odkryć, kim był sprawca, który terroryzował spokojny zakątek wsi kilka kilometrów od Rzymu? Okazuje się, że wcale nie było to takie trudne. Policja wszczyna śledztwo i na początek odtwarzają trasę Daddiego. Odkrywają, że trop kończy się w pobliżu Neroli. Kilka dni później rolnik donosi, że widział Ernesto Picchioniego jeżdżącego na Cucciolo. I faktycznie,
chcąc się popisać w oczach swoich kolegów, robi coś absolutnie głupiego. Jest widziany, jak przejeżdża przez wioskę na skradzionym rowerze. Marszałek Evaristo Acquistucci z karabinierów z Neroli ma genialną intuicję. Zamiast zatrzymać się i natychmiast przesłuchać Piccioniego, który z pewnością wymyśliłby jakieś wymówki, aby usprawiedliwić posiadanie motocykla, czeka, aż Ernesto wyjedzie z miasta na planowany ślub krewnego. On w tym samym czasie udaje się do jego żony, oskarżając ją stanowczo o zabójstwo Alessandra Daddiego. Acquistucci gra sprytnie, strasząc biedną panią Filomenę, dobrze wiedząc, kto jest sprawcą. Podstęp się udaje, bo kobieta zastraszona poważnym tonem komisarza poddaje się i w końcu zaczyna mówić. Szybko przyznaje, że ukrywała prawdę w obawie przed mężem, który groził, że zabije ją oraz całą rodzinę. Marszałek dla bezpieczeństwa nakazał ukryć kobietę i resztę rodziny w koszarach i wraz z kilkoma innymi karabinierami oczekiwał powrotu mordercy. Jeszcze lekko pijany po niekończących się toastach, które wypił na przyjęciu, Piccioni już ma wejść do domu, gdy nagle zauważa obecność komisarza i innych karabinierów. Mimo wypicia sporej ilości alkoholu i niskiego wzrostu, okazuje się, że mężczyzna jest agresywny i wcale nie zamierza się tak łatwo poddać. Po gwałtownym starciu udaje się go obezwładnić. Następnie Piccioni zostaje przewieziony najpierw do koszar karabinierów w Neroli, a następnie do więzienia w Palombara Sabina. Tym samym chroni go to przed próbami linczu ze strony mieszkańców wioski. Rozpoczyna się proces Ernesto Piccioniego, oskarżonego o co najmniej dwie zbrodnie, Moni i Daddy, ale niewykluczone, że kolejne ofiary potwora z Neroli zostały pochowane na wsi wokół jego domu. Jak donoszą niektóre źródła, Ernesto mógł mieć na swoim koncie nawet 16 ofiar. Najzacieklejszą oskarżycielką Piccioniego była Filomena Lucarelli, jego żona. Po części po to, aby się ratować, po części dlatego, że była szczerze zła na męża, który wpędził całą rodzinę w tarapaty. Według dziennikarzy miała 35 lat, a wyglądała na co najmniej 50. Wysoka, blada, a jej spojrzenie jest tak przerażone, jakby chciało powiedzieć: błagam, nie rób mi krzywdy, już wiele przeszłam. Kobieta przypomniała o morderstwach Moni i Daddiego, których prawdopodobnie była świadkiem, być może razem z dziećmi. Wspomina również o dwóch innych możliwych ofiarach męża, których do tej pory nie odnaleziono. Raport psychiatryczny niewątpliwie ustalił, że Ernesto Piccioni był zdrowy na umyśle i symulował nieistniejącą chorobę psychiczną. Zabijał tylko po to, żeby mieć z tego minimalny zysk. Podczas wykopalisk prowadzonych przez karabinieri po jego aresztowaniu znaleziono wiele zwłok, a także fragmenty rowerów, szkielety dwóch jego ofiar, strzępy ubrań i tym podobne. Pozostaje jednak wątpliwość co do rzeczywistej liczby ofiar potwora z Neroli, skoro w pobliżu jego domu znaleziono także nieszczęsne szczątki 13-letniego dziecka i starca z długimi wąsami. Mężczyzna został zamknięty w celi o zaostrzonym rygorze, więzienia w Civita Vecchia, a następnie skazany na 2 dożywocia i na kolejne 26 lat pozbawienia wolności. Jest 12 marca 1949 roku. Wydaje się, że teraz Piccioni nikomu już nie zagraża. Jednak jego trudny charakter objawia się także w więzieniu, kiedy podczas wizyty duszpasterskiej próbuje nawet zaatakować papieża Jana XXIII.
ponieważ wydaje się być coraz bardziej niebezpieczny, zostaje przeniesiony do Porto Azzurro, na wyspę Elba, do ośrodka bardziej dostosowanego do niebezpiecznych jednostek, właśnie takich jak on. Do śmierci twierdził, że za jego morderstwami kryły się motywy polityczne i że zabije każdego krewnego, który odwiedzi go w więzieniu. I faktycznie, w czasie odsiadki nikt go nie odwiedzał. Jego pobyt na wyspie trwał do 1967 roku, kiedy to prawdopodobnie na skutek zatrzymania akcji serca ostatecznie opuścił świat, w którym siał jedynie terror i śmierć. Jeśli zaś chodzi o jego rodzinę, jedno jest pewne, że wszyscy w końcu odetchnęli z ulgą. Karolina i Gabriella zostały adoptowane w 1952 roku przez bogatego amerykańskiego przedsiębiorcę Roberta Fitz-Auchera, który po śmierci zostawił im 2 miliony dolarów spadku. Natomiast nie ma żadnych informacji o losie pozostałej dwójki dzieci i jego żony Filomeny, z wyjątkiem listu od księdza, który prosi władzę o pomoc w poprawie stanu zdrowia jedynego syna Angelo w czymś w rodzaju domu rodzinnego w Silvi Marina. Wiecie, co zawsze uderza mnie w tego typu sprawach? Mimo że szaleje wojna, ludzie giną i każdy walczy o przetrwanie, to nawet w tak trudnych czasach zawsze znajdzie się ktoś, kto pójdzie pod prąd i będzie tą przysłowiową czarną owcą w stadzie. I z tą refleksją Was pozostawiam. Dziękuję tym, którzy dotrwali do końca. Dziękuję za lajki i za suby. Już prawie udało się dobić do 1000. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, że razem ze mną tworzycie tą wspaniałą społeczność. Koniecznie napiszcie, co Wy sądzicie na ten temat i koniecznie zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Cześć!